Kanałem regatowym popłyniemy. Naprawdę dużo się dzieje w parku. Trzecim odcinkiem Elki pojedziemy. Coś się dzieje, jednak fundusze są. Nowa fala już się wznosi. Właściwie to będzie to, co było. Inwestycji w Parku Śląskim nie brakuje. Kołem zamachowym rozwoju są potężne fundusze, między innymi z projektu Jessica. Ponad 220 milionów złotych. To miejsce wypoczynku z historią w tle, bo jest tu wiele zabytków. Których los staje pod znakiem zapytania. Park Śląski zabiega o wykreślenie kultowej hali Kapelusz z rejestru zabytków. To dzieło architektury lat 60. zostało wpisane na tę listę ledwie kilka lat temu. Co się zmieniło? Koszty remontu. Ostatnie analizy mówią o blisko 100 milionach złotych. Zniesienie statusu zabytku, zdaniem parku, pomoże. Co umożliwiłoby jego remont w przyszłości, znacznie redukując jego koszty z tym związane i przywrócenie go do stanu świetności. Minister kultury nie zgodził się na takie rozwiązanie. Sprawa ma być ponownie rozpatrzona na wniosek parku. Śląski architekt Maciej Franta komentuje krótko. Kapelusz zabytkiem powinien pozostać. Jest duża doza prawdopodobieństwa, że budynek zostanie odbudowany w sposób uproszczony. To jest bulwersujące dla mnie, że w ogóle rozważane są i są prowadzone procedury celowego usuwania budynków uznanych za wartościowe z rejestru zabytków. Park przedstawia też wątpliwości co do tego, czy inny budynek, restauracja parkowa, powinien być zabytkiem. Społecznicy mówią wprost. To się nie może stać w ogóle. Opamiętajcie się, naprawdę ten park to jest szczególna, to jest wartość. Tu już niczego lepszego nie można wymyślić, niż tu wymyślili 70 lat temu. Skreślenie z rejestru de facto oznacza, że zabytek przestał istnieć. Znamy takie przypadki, kiedy do rejestru się wpisuje obiekty, z których dosłownie zostało parę cegieł po obrysie i w dalszym ciągu odnajdujemy w nich tę wartość zabytkową. A tutaj mamy obiekt, który wygląda z zewnątrz całkiem nieźle. Byłabym za tym, żeby chronić ten kapelusz. To z kolei pawilon CGOPT, historycznie teren parku, administracyjnie Chorzowa. Franta Group chce go zagospodarować. Rada miasta dała zielone światło na dzierżawę. Architektura czasów PRL jest źle urodzona. Zabytek jest zmieniony jako stara kamienica bądź bardzo stary budynek, a zabytek może być też architektury współczesnej. Park zmienia swoje oblicze na młodsze i dobrze mu to zrobi. Ale szkoda, by po tym liftingu zniknęły szlachetne rysy twarzy, po których dawniej go rozpoznawano. W październiku minister kultury ma zdecydować, czy kapelusz zabytkiem jest, czy nie. Zuzanna Czysz, Aktualności.